So the first question when it comes to a group conscience is, does everybody understand, or do I understand as a member of Alcoholics Anonymous, that I have a home group and that is the group that I attend the business meeting to, and that is the group that I have a vote in, and it's only in this group, and I'll explain why in a minute. No i pierwsze takie pytanie w tej ulotce jest takie, że czy ja należę do grupy, czy mam swoją grupę domową? Czy wiem, co jest grupa domowa? Czy wiem, co jest moja grupa domowa? I w tej grupie domowej, grupie macierzyńskiej, czasami mówią w Polsce, to uczestniczę właśnie w sumieniach grupy i w spotkaniach biznesowych grupy. I zaraz wam powiem dlaczego. So when I was new, I got sober in 1997. And during that time, 1998, 99, we were talking about introducing the fourth edition of the Big Book. And one of the questions that comes up every time there's a new addition to the Big Book is, let's change the language. Let's not talk about God. Let's not talk about men. Let's make it men and women. Let's make it more modern. These are always things that have come up and are still coming up today. Ja wytrzeźwiałam w 1997 roku i wtedy była wielka debata w grupach, bo wtedy zostało wypuszczone czwarta edycja Wielkiej Księgi. I oczywiście jak wypuszczają nową edycję Wielkiej Księgi, to jest debata, zmieńmy język. Zróbmy, żeby język był mniej o kobietach i mężczyzn, żeby był bardziej uniwersalny. Może w ogóle mówmy mniej o Bogu, że takie debaty po prostu trwały, no i nadal trwają. And so each group was to vote on certain things, certain ideas about language, about the big book, should we change the big book? Each group was supposed to vote in it. And so go ahead. No i właśnie jak była ta debata, tak, o tym czwartym wydaniu w Stanach Zjednoczonych, to każda pojedyncza grupa miała głosować o tych zmianach do Wielkiej Księgi. Każda grupa miała głos. So I would go to meetings every day and vote. No i ja chodziłam na różne meetingi codziennie i głosowałam. And my sponsor told me, I only get one vote. I don't get seven votes. Moja sponsorka mi powiedziała, hey Sydney, dostajesz jeden głos, nie siedem głosów, jeden. And that's because it's not, so the way the service structure works, obviously, is a triangle, right? So we all vote down here, and it goes up, and it goes up, and each group gets a vote. And that's how AA is represented as a whole. So that's when it comes to AA as a whole, that's why one of the many reasons, but when it concerns this type of thing, that's why I have one home group and I attend one business meeting at my one home group. No i tak jak struktura AA wygląda, to jest taki trójkąt. I na dole są grupy, i potem ten głos idzie wyżej, i tamten głos idzie wyżej, aż do samej góry. I dlatego ja mam tylko jeden ten głos i chodzę na jedno sumienie grupy, jedno spotkanie biznesowe, gdzie mogę głosować. And that's how it works throughout the whole world. And this is an important point I want to make. There's not Polish AA and English AA and Australian AA and American AA. There is one AA, and that's in accord with our first tradition, that unity has to be, it's through all of our traditions, but specifically it's talked about in the first tradition. Unity is the principle of Alcoholics Anonymous. So my vote in Poland at my home group, if it's concerning AA as a whole, will eventually get to New York. No i to jest tak na całym świecie. I to jest bardzo ważny punkt, że to nie jest tak, że jest polski AA, australijski AA,
niemiecki AA, amerykański AA, jest jeden AA. I to jest bardzo związane z pierwszą tradycją, kiedy mówimy o tej jedności, tak, że nasze wspólne dobro jest najważniejsze, że jesteśmy jeden AA na całym świecie i to wspólne dobro jest ważne i dlatego ja muszę wierzyć, że mój głos na mojej grupie też dotrze do Biura Służb Krajowych w Nowym Jorku. So when each group has a business meeting, it concerns, so I go to my home group and we're going to have a business meeting and it's going to concern all different kinds of things. Who is going to be the secretary? Who is going to have the coffee commitment? What do we think about the literature of Alcoholics Anonymous as a whole? All these things come to my group that I'm a part of and we'll talk about all of these things in our business meeting. No i na sumieniu grupy, w Stanach to się mówi business meeting, ale na sumieniu grupy są różne tematy, jak idę na te sumienie grupy. Kto będzie sekretarzem, jakie będziemy mieli służby, co zrobić dotyczące literaturze. Po prostu są różne tematy i na te tematy głosujemy. Man, I can see a problem here already. Is there a difference between business meeting and group conscience in Polish? Nie wiem, może ktoś może odpowiedzieć, czy jest różnica między sumieniem grupy a spotkanie biznesowe grupy po polsku, czy to jest wszystko sumienie grupy? Czy ktoś ma doświadczenie? Moje doświadczenie jest takie, że ja tylko słyszałam o sumieniu grupy. A meeting roboczy? Meeting roboczy. Well, so here's one of the problems. Maciek? Tak. Cześć. Znaczy, cześć. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba poradnik służb wyróżnia tylko meetingi robocze i inwenturę grupy, nie? A sumienie grupy, no to chyba taka potoczna nazwa, gdy mówimy o podejmowaniu decyzji, że sumienie grupy zadecydowało, prawda? To z mojego takiego doświadczenia. Dzięki. Yeah, so dziękuję, to dobre Mogę coś informacje. Dodać? Mogę coś dodać? No. Troszeczkę, bo też pamiętam, Debbie o tym mówiła i tu może być taka niewielka różnica, że ona mówiła o tym, że zdarza się jej być na meetingu roboczym innych grup, czyli może być, ale nie może brać udziału w decyzjach sumienia grupy. Tak, nie może, mogę być jako uczestnik meetingu roboczego, ale nie jestem sumieniem grupy. Być może tu jest też jakaś delikatna różnica. No, po angielsku to nie jest delikatna różnica. To jest ogromna różnica. So in English we have three different things. We have a business meeting that should happen once a month or maybe quarterly. Okay. Let me just translate that. To w angielskim jest ogromna różnica między tymi różnymi spotkaniami. Po pierwsze, mamy trzy różne takie spotkania. Pierwsze mamy meeting roboczy, powiedzmy, tak, ale nazwa po angielsku to business meeting. I to się dzieje albo raz w miesiącu, albo raz na kwartał. Within the business meeting, we have, when a decision needs to be made, we call for a group conscience. I w trakcie tego spotkania roboczego, jak musimy podjąć jakąś decyzję, to wtedy mamy sumienie grupy. Otherwise, in the group meeting, we're giving reports. The secretary says, you know, if you keep track of these things, how many people are attending our meeting? The treasurer says how much money we have, and how much the rent costs, and how much we have in prudent reserve. The GSR reports what happened at the intergroup meeting. So the business meeting isn't just about a group conscience and making decisions. It's about informing the group of what's happening within the group and with AA, within AA as a whole. No i na tym business meeting to głównie przedstawiamy, co się dzieje w grupie. Na przykład sekretarz mówi, ile osób przychodzi, jeśli mają takie informacje, ile osób przychodzi,
Kolporter mówi o literaturze, skarbnik mówi, ile kasy mamy, ile pieniędzy mamy na koncie. I to się dzieje, to jest edukacja, tak, co się dzieje w naszej grupie i też co się dzieje w AA, również jest przedstawione na takim meetingu biznesowym. So every business meeting does not necessarily have and probably should not have a group conscience. I to jest bardzo ważne, że nie wszystkie meetingi te biznesowe, gdzie się przedstawia wszystkie te informacje, nie wszystkie zawierają w sobie sumienie grupy. But in this business meeting, often if there is a problem within the group, let's say for example, the literature person's moving to another city. So they have to find a new literature person. So, or someone's not happy with the fact that the meeting starts 5 minutes late, or somebody's not happy that, you know, everybody's texting on their phone during the meeting. And they can, this is a place in the meeting where people can say, you know, raise their hand and say, I have a problem that I'd like to bring to the group to discuss. No i bardzo często w trakcie tym spotkaniu biznesowym grupy jakieś problemy się pojawiają. Na przykład osoba, która jest odpowiedzialna za literaturę, przeprowadza się do innego miasta, już nie będzie się mogła tym zajmować, musimy znaleźć nową. Lub ktoś ma problem z tym, że meeting od czasu do czasu zaczyna się 5 minut później, tak? Albo jakieś inne tematy, więc osoba, jest takie miejsce w tym spotkaniu biznesowym, gdzie osoby mogą zgłosić problemy do grupy. During this time, we don't make decisions immediately. This is one of the principles of Alcoholics Anonymous, that we should have what could be called a cooling off period. Or a time in which the group says, okay, Anya, you go look at the pros of this and Tadek, go look at the cons and then come back to the next meeting and share the information you found. I to nie jest czas, jak właśnie jak te problemy są zgłoszone, żeby od razu głosować. To jest taka zasada, że czekamy, że to jest taki chwila, żeby się ochłonąć, prawda? To może być taki czas, że mówimy, ok, dobrze Ania, ty sprawdź koszty tej usługi albo Tadek, ty coś tam sprawdź i wrócimy do tego na następnym spotkaniu z taką informacją. Ale nie podejmujemy decyzji od razu. This is also the time where people can voice some opinion and so we can have some understanding of what's happening. The person who brings the information up, if it's some other important thing, they can present the information. But this is the time where we hear about the concerns of others, and then we go off and talk to our sponsors about it. No i to jest taki czas na tym spotkaniu, gdzie ludzie się zgłaszają, tak? Zgłaszają swoje problemy, zgłaszają swoje skargi. To jest czas, żeby słuchać. To jest czas, żeby wysłuchać ludzi, wchłonić tą informację i potem po tym spotkaniu biznesowym wracamy i omawiamy cokolwiek się działo z naszym sponsorem. Can someone mute Ava, please? So there's some principles that World Services suggests. They're the principles of a sense of good humor, the principle of patience, courtesy, waiting to listen, waiting or a willingness to listen, a willingness to wait. So these are the principles that we should carry into our business meetings. And I think the most important one is a sense of humor. No i jest kilka takich zasad, które są ważne. Zasad, które służby światowe sugerują, które można przynieść ze sobą do takiego spotkania biznesowego. Jedna zasada, poczucie humoru.
Druga zasada, cierpliwość, tolerancja, zrozumienie. Według mnie najważniejsze, poczucie humoru. So these are the two. There's the business meeting that happens, let's say, once a month, before or after the meeting. I like to be a part of groups that have the business meeting before the meeting, because then there's not a temptation to talk for 17 hours. To są dwa takie spotkania. Jest ten business meeting, który można albo przed meetingiem, może się odbyć przed meetingiem albo po meetingu. Ja uwielbiam, jak jest przed meetingiem, bo wtedy nie ma pokusy, żeby rozmawiać przez 17 godzin. And a good meeting, a good business meeting, just like a good AA meeting, starts on time and ends on time. I dobre spotkanie takie biznesowe, również tak jak dobre spotkanie meeting AA, to zaczyna się na czas i kończy się na czas. And generally the business meeting, my experience is in a well-run group, the business meeting lasts at most a half an hour. W moim doświadczeniu, jak grupa bardzo dobrze funkcjonuje, dobry business meeting trwa może 30 minut, pół godziny. The only time the business meeting would run longer would be in the sense of a group inventory. No i jeden taki wyjątek, jak meeting taki biznesowy powinien trwać dłużej, to jak robimy inwentury grupy. So the way a group inventory oftentimes works is we have the pamphlet from GSO and we read the questions. And I'll give you an example of some of the questions. I inwentura grupy się robi w taki sposób, że jest taka ulotka i można to zdobyć w BSK. I siedzimy i czytamy pytania i odpowiadamy jako grupa na te pytania. I dam wam przykład o tych, jak wyglądają te pytania. So what is the basic purpose of our group? Jaki jest główny cel naszej grupy? Is our group attracting alcoholics from different backgrounds? Czy nasza grupa przyciąga alkoholików z różnych środowisk? Do new members stick with us, or does the turnover seem excessive? Czy nowicjusze zostają z nami? Czy jest duża rotacja? Do we emphasize the importance of sponsorship? If so, how effectively? How can we do it better? Czy podkreślamy ważność sponsorowania? Czy to jest efektywne? I jeśli nie, to jak możemy to zrobić lepiej? Ale jeśli tak, jak możemy to zrobić nawet lepiej? Does our group emphasize to all its members the value of keeping up with the kitchen setup, cleanup and other housekeeping chores that are essential for our 12th step efforts? I czy nasza grupa przywiązuje wagę i mówi, że to jest bardzo ważne, żeby robić taki housekeeping, prawda, że kawę, tutaj sprzątanie, no teraz to może nie dotyczy, ale może jakiś taki housekeeping zoomowy. Are all members given the opportunity to speak at meetings and to participate in other group activities? Czy wszystkie członkowie naszej grupy mają możliwość mówienia, rozmawiania, wyrażając swoją opinię? I czy mają też możliwość, żeby uczestniczyć w różnych naszych działaniach, które mamy poza grupą? And how is our group fulfilling its responsibility to the seventh tradition? I czy nasza grupa jest odpowiedzialna, jeśli chodzi o tą siódmą tradycję? So those are just some examples of questions. Each group can provide their own questions or more. Our group, my group, my last home group, used these questions from GSO. No i każda grupa może zrobić sobie własne pytania, może dodać jakieś te pytania do takiej inwentury. Moja grupa, moja ostatnia grupa domowa, to po prostu wykorzystała tą ulotkę z PSK. So we've talked about three different things: the business meeting, the group conscience, and the group inventory. And today we're specifically going to speak about the group conscience.
No i rozmawialiśmy o trzech różnych takich spotkaniach, że o meetingu takim biznesowym, o sumienie grupy i o inwentury grupowej. A dzisiaj będziemy skupiać się na sumieniu grupy. And remember, the group conscience takes place within the business meeting. I pamiętaj, że sumienie grupy to ma miejsce w trakcie spotkania biznesowego. So if we have a good running group and we have a group conscience and the meeting only lasts 30 minutes, that means that our group is adhering to the principles found in the traditions. No i jeśli nasza grupa fajnie działa, że jeśli nasz business meeting trwa tylko pół godziny i wszystko działa tak super, to znaczy, że nasza grupa działa zgodnie z tradycjami, z zasadami, które są w tradycjach. So there's two things to consider when we're talking about a group conscience. And this is true for everything in Alcoholics Anonymous. We have the first aspect is the personal aspect and the second aspect is the group aspect. Okay. I są dwa takie aspekty, jeśli chodzi o sumienie grupy. Jest. Pierwszy aspekt to jest aspekt grupy, a drugi to jest osobisty. So if I come to the group and I don't have a sponsor and I haven't worked the steps, the chances of me understanding the principles that are outlined in the traditions and are taking place in my group are probably pretty slim. I jeśli ja jestem nowicjusz i dołączam do sumienia grupy, szanse są marne. Jeśli ja nie mam sponsora, nie pracuję nad programem, szanse są raczej marne, że będę zrozumiał, jakie są zasady, które się znajdują w tradycjach i które nasza grupa kieruje. So, my personal example of that is when I was new, I didn't work the steps right away. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że jak ja byłam nowa, to ja nie zaczęłam pracować nad krokami od razu. And I thought that my opinion, which was valuable, because AA said it was valuable, should be listened to. No i ja tak uważałam, że jak trafiłam do grupy, że moja opinia jest bardzo cenna, bo AA mi tak mówiło, że jako nowicjusz moja opinia jest cenna. The problem was I had no idea what they were talking about. Główny problem był taki, że ja nie miałam pojęcia, o czym wszyscy mówią. Which, luckily for me, there were more seasoned members of Alcoholics Anonymous who could explain to me in a very kind and tolerant way what was really going on in the meeting. No i ja jestem bardzo wdzięczna, że było kilka takich starszych członków, bardziej dojrzałych członków AA, którzy porozmawiali ze mną i wytłumaczyli mi, co się tutaj tak naprawdę dzieje. So there are various discussions in meetings that people have and they get very personal. People take things very personally. And if I don't have a program, I have no way of dealing with that. No i są różne dyskusje na takich typów spotkaniach i bardzo często ludzie te dyskusje biorą bardzo do siebie. I jeśli ja nie mam programu, to nie bardzo umiem sobie poradzić z tym. Just like everything else in my life. Dzień dobry wszystkim. If I decide, just like everything else in my life, if I decide, I'm sorry, I just got totally thrown off by that. Just say dzień dobry. Dzień dobry. Sorry, ja się spóźniłam. Ja myślałam, że to później i tak wykrzyknęłam. Dzień dobry. Okay. So, I don't remember what I was talking about. If I'm disturbed in some way,
then I'm the one with the problem. And it doesn't matter what that is. And that's a principle of our steps. It doesn't matter, because what happens in Alcoholics Anonymous is we get into a topic that everybody has an opinion, and then they want to go to an authority and find out what the right thing to do is. So, oh, I know, we'll call, for example, my sponsor has 43 years of sobriety and has been in the program and does a lot of service work. So we're going to call Bob and ask Bob, because he's an authority, how it should be. No i to jest tak. Jeśli coś się dzieje we mnie, jeśli ja czuję się zdenerwowana jakimś tematem w grupie, to jest mój problem. To jest mój problem. I bardzo często tak jest, że coś się dzieje w grupie, wszyscy są zdenerwowani i tak wpadamy na taki pomysł, że o, ja wiem, zadzwonimy do na przykład Boba D, tak, sponsor Sydney, bo on ma 43 lata trzeźwości, on jest autorytetem i on powie nam, jak my mamy to robić. Or we're going to call GSO and ask them specifically what the rule is. Albo zadzwonimy do BSK i zapytamy im, jaka jest poprawna zasada odnośnie tego tematu. And if you ever contact GSO, they will tell you, we have no opinion on this. No i jeżeli skontaktujecie się z PSK albo Biuro Służb Światowych, to oni odpowiedzą, że my nie mamy opinii na ten temat. So the first thing we have to do is get to a point where we can come together as a group, get the information, which is an informed group decision, not an emotional group decision, not an opinion-based group decision, but informed group decision. And this is something that, for me personally, I've had to learn to do in all aspects of my life. No i po pierwsze, jako grupa, musimy tak dojść do takiego miejsca jako grupa, że zbieramy wszystkie informacje i podejmujemy decyzje na podstawie informacji, nie na podstawie emocji, nie na podstawie opinii, tylko na podstawie wszelkiej informacji, które pozbieraliśmy. I ja muszę nauczyć się tego robić w różnych aspektach swojego życia. So one of the principles that's not talked about at all, really, ever in Alcoholics Anonymous. With the exception of when somebody famous discloses that they're an alcoholic publicly, is the principle of anonymity. No i jeden z zasad, które tak nie jest bardzo często omówione, prawie nigdy, jako zasada duchowa w anonimowych alkoholików, chyba że ktoś sławny przychodzi na meetingi albo publicznie ogłasza, że jest anonimowym alkoholikiem, to jest zasada anonimowości. And there's more to anonymity than we don't, you know, tell other people that someone's in AA. We don't in press, radio, a film or on the internet present ourselves as a member of Alcoholics Anonymous. That's the basic level that we see in tradition 11. But what I want to talk about is tradition 12, the one where we place principles before personalities. No i chciałabym rozwinąć tą zasadę anonimowości, bo oczywiście wiemy wszyscy tą zasadę anonimowości, że nie mówię tak innym, że jestem alkoholikiem, czy to jest moja sprawa, że nie ogłaszamy, że jestem anonimowym alkoholikiem w telewizji czy w internecie. Wszystko, co jest związane z tradycją 11. To, o czym ja bym chciała teraz powiedzieć, dotyczy tradycji 12, że anonimowość stanowi duchową postawę i że te zasady, ta zasada jest ważniejsza niż osobowości. It reminds us to place principles before personalities, right? Tradycja 12 przypomina nam, że zasady są ważniejsze niż osobowości. So what that means is a couple of things. Yes, it's really important that
I allow the person I don't like to share in meetings, that I am patient, tolerant, and kind to every psychotic alcoholic who walks in the meeting with their big old alcoholic mess of a life. I have to be open to them. Okay, principles before personalities. Okay, zasady ważniejsze niż osobowości. Oczywiście ja wiem, że ja muszę być miła dla tego alkoholika, którego nie lubię na meetingu, tak? Zasada ważniejsza od osobowości. Albo, że ja toleruję tą szaloną alkoholiczkę, która po prostu ma crazy życie i po prostu przychodzi na meetingi, jest taką burzą i że ja muszę być tolerancyjna, tak? Zasada ważniejsza niż osobowość. But I think more importantly is that I have to place principles before the people I like in Alcoholics Anonymous. I to, co jest ciekawe i ważniejsze, że zasady muszą być ważniejsze nawet od osób, które ja lubię w anonimowych alkoholików. And the way that works in the group conscience is, let's say I have a service position as the secretary, and I know in Poland it's a thing to do. We don't really do this in America, but I'm going to pick this shadow to be the next secretary, and I'm going to pick them because I like them. I'm going to pick them. No i to jest takie, podam wam taki fajny przykład, że w Polsce powiedzmy, że ja prowadzę meeting. Ja prowadzę meeting, jestem prowadzącą i w Ameryce nie bardzo to robią, ale wiem, że w Polsce to są takie cienie na różne te służby. No i ja wybieram swojego cienia, bo ja ją czy jego lubię. Ja sama wybieram swojego cienia. So that goes against our traditions because I'm making a decision for the group. No i to niestety jest przeciwko naszych tradycji, bo ja podejmuję decyzję przeciwko grupy. And I have this principle of this person that I really like, and I think they need a break. They're really struggling. They need to have a service position. I know they never really show up on time, and you know, they sometimes just don't show up at all, but I like them and I want them to have a chance. And so I think that they should be secretary. No i ja myślę, ja uważam, ja, tak, że ta, ja wiem, że ta osoba nie przychodzi często na czas, ale nie ma innej służby. Ta osoba po prostu potrzebuje szansę, żeby prowadzić. Ja ją lubię, więc ja uważam, że ona powinna mieć tą szansę prowadzić meeting. And then there's, you know, that other guy. I mean, he's always at the meeting. He always has an opinion about the meeting. He's always early. He's always setting up. He's always got some service position. And I can't stand the guy. So I don't think he should be secretary. No i potem jest ten drugi gość. On zawsze jest na czas. On zawsze ma jakąś służbę. On zawsze jest wszędzie. On zawsze coś robi dla AA. Ja go nienawidzę. Więc ja nie uważam, że on powinien być tym sekretarzem. Tym prowadzącym. And he wants to be secretary. Ale on chce prowadzić. And my friend doesn't want to be secretary. A moja koleżanka nie. But I think it would be better for the person I like. And so I'm going to pick them to be my shadow instead of the person who can actually do the job. Ale ja uważam, ja, bo ja ją lubię, że ona powinna być tą prowadzącą, tak? A nie osoba, która tak naprawdę by dobrze robiła tą robotę, bo ja lubię tą moją koleżankę bardziej. And what happens in this type of situation is that all of my defects of character have come out, but everybody likes my friend and nobody likes this other guy, so they all agree with me. No i co się dzieje? Wszystkie moje wady charakteru po prostu wychodzą. I wszyscy lubią moją koleżankę. Nikt nie lubi tego kolesia, więc wszyscy zgadzają się ze mną. Except for if we put it to a group vote. And then the group hopefully will choose the person who's actually responsible
for running the meeting in a responsible way, even if they don't like him. Hang on, Sydney, you are talking about the person who's chairing the meeting, correct? Because somebody's writing. I'm talking about the secretary. The secretary. Ah, rzecznik, yeah. Sorry, rzecznik, nie prowadzący. Sorry. Language is different for different meetings in Great Britain. Przepraszam, rzecznik, a nie prowadzący. Przepraszam. Can you repeat that? Sorry, that people are writing me on. Dzięki. Yes. Yeah, so if everybody likes this person, it doesn't mean that they're going to choose them to be the secretary. Mm-hmm. That a well-run meeting would choose the person who's going to show up on time, be responsible for setting things up, even if we like that other person, and even if we don't like the responsible person, the meeting comes before our own personalities. Mm-hmm. I to jest ważne, żeby wybrać tą osobę, która będzie na czas, która pomoże zorganizować wszystko w grupie, że ważne jest, żeby podjąć tą decyzję na dobra grupy, nawet jeśli nie lubimy tą osobę, tak? Że podejmujemy decyzję na dobra grupy, a nie od własnych preferencji. And the pamphlet from GSO talks about this. It says that service positions are not a popularity contest. No i jest taka ulotka o służbach i mówią, że służby to nie jest po prostu jakiś konkurs ulubieńców. Because our lives depend on it. Bo tak naprawdę nasze życie zależy od tego. There's also the principle of rotation. Mm-hmm. I też jest zasada. Rotation is, sorry, I'm having a brain fart. Rotacja. Okay. Zasada rotacji. So I might like the secretary. I might not like him personally, but I like how he runs the meeting. And he's done such a great job that I want him to stay in place. I taki przykład, że ja lubię, w jaki sposób rzecznik prowadzi meeting. Może nie lubię go jako osobę, ale super prowadzi ten meeting jako rzecznik. Więc ja chciałabym, żeby on został. And this goes along with one of the questions from the inventory. Because if I don't have a principle of rotation, what starts to happen is our meeting starts to die. No i to, co się dzieje, jak nie mam tą zasadę rotacji, że nasz meeting po prostu umiera. Because personalities start to become entrenched in running the meeting. And other people feel they don't have a voice, or they don't know what they're talking about because these guys are the authorities, and they'll just go someplace else. Bo to, co się dzieje, jak osoby zostają w jednej służbie za długo, że ten meeting po prostu staje się po prostu przenikany tymi osobowościami. I nowe osoby tak czują, że nie mają głosu, że nie wiedzą, o co mówią, bo te osoby rządzą ten meeting i po prostu idą gdzieś indziej. And we have to remember at the end of the day that service is the lowest position in our organization. I musimy pamiętać, że służba jest na najniższym poziomie w naszej organizacji. Service is not 12-step work. It's what we do that allows 12-step work to happen. I służba to nie jest praca nad 12 krokiem. Służba to pozwala, żebyśmy działali z tym 12 krokiem. And so we have these, within the group conscience, we have to show up in a manner that informed of what all of our
traditions are. And that doesn't mean that I have to go and read every single pamphlet that there is. Although if someone's interested in that, I recommend it. But we have people who've been around AA for a while that we can talk to. And when I was involved in service, I had to call people who gave me numbers of other people. And I called these people I didn't know and had long conversations about certain topics. No i jak przechodzimy na sumienie grupy, dobrze jest znać tradycję, te zasady w tradycjach. I nie musimy idealnie je znać, nie musimy przeczytać wszystkie ulotki na ten temat. Dobrze by było, jak ktoś chce, to super, ale mamy tyle osób, a jest tyle osób, które znają te tradycje. I jak ja byłam nowa, to ja dzwoniłam do tych osób i miałam bardzo długie konwersacje na różne tematy z osobami, których nawet nie znałam. So one last thing I'll talk about. I don't know if there's going to be a lot of questions. If not, I have lots of things I can talk about. But the one last thing that I want to talk about comes from the concepts of Alcoholics Anonymous. No i ostatnia rzecz, i potem możemy mieć pytanie. Nie wiem, czy będzie dużo pytań. Jeśli nie, to jeszcze mogę mówić, bo mam dużo do powiedzenia na ten temat. Ale ostatnia rzecz, chciałam wam coś przekazać z 12 koncepcji. And this is the minority opinion. This is something that my sponsor likes to talk about. I chciałabym wam opowiedzieć o opinii mniejszości. To jest coś, o czym mój sponsor uwielbia rozmawiać. And so in the group conscience, we have to be aware that if somebody has an opinion or some information to put into the group, that we would listen to it. No i jest bardzo ważne, że jak ktoś w naszej grupie ma jakąś informację albo jakąś opinię, że my jesteśmy gotowi, żeby to wysłuchać. Now, we have to be careful of two things. The terror of the majority or, conversely, the terror of the minority. I musimy uważać na dwie takie rzeczy. Terror większości lub terror mniejszości. And that can show up in many different ways in our groups. Whereas someone shows up with I have a specific situation in mind. I was on the translation committee for the Polish Big Book. No i chciałam wam podać taki przykład, bo to może się pojawiać w różnych takich sytuacjach. I mam taki przykład, że ja byłam w służbie tłumaczenia Wielkiej Księgi. In the beginning there were about 22 people on this committee. Na początku było około 22 osób w tej grupie osób tłumaczących. Probably 7 of the 22 actually spoke English. Chyba 7 z tych 22 mówili po angielsku. And I was the only native speaker. Ja byłam jedynym native speakerem. And so when somebody would tell me that we can't change this word, even though it didn't mean the same thing in English, I, as the minority, had to continue to raise my hand and say, that's not correct. No i jak ja mówiłam, jak ktoś mi powiedział, że nie możemy zmienić to słowo, nawet jeśli to nie było poprawne po angielsku, jeśli chodzi o to tłumaczenie, jako mniejszość musiałam ciągle podnosić rękę i powiedzieć, że nie, to nie jest poprawnie przetłumaczone. And this was a very big period of spiritual growth personally in my life. I to był bardzo duży okres duchowego wzrostu w moim życiu. I had to call people and ask for help because I didn't know how to handle
the situation. Ja musiałam dzwonić do osób o pomoc, bo ja nie radziłam sobie z tą sytuacją. And I had to be aware of the terror of the majority. I ja musiałam być świadoma o tym terrorze większości. But I also had to be aware of the terror of the minority. That's me. Ale też musiałam być świadoma o terrorze mniejszości. To ja. And what that looks like is you people are idiots because you don't even speak English and you have no idea what you're talking about. I jak to wyglądało z mojej strony, że wy nie wiecie, wy nawet nie mówicie po angielsku, jesteście idioci, nie wiecie, o czym mówicie. And so what that involved for me was first of all personal work on my 12 steps. No i dla mnie to oznaczało, że ja musiałam osobiście popracować na moich 12 krokach. So that when I came to the service meeting, it wasn't personal to me. Więc jak się pojawiłam na spotkaniu, kiedy tłumaczyliśmy, że nie brałam to osobiście. And this is, I think, a good example for any business meeting, because what happened for me with the Big Book was I was dying from alcoholism in the rooms of Alcoholics Anonymous until someone read the Big Book to me and my life was saved. So this was not a matter of I know English. It was a matter of people will die if we don't have a good translation. No i dla mnie to było tyle ważne, że ja umierałam w anonimowych alkoholikach, dopóki nie przeczytałam książkę, wielką księgę z kimś. I dla mnie chodziło o to, że jak my nie będziemy mieli dobre tłumaczenie, to ludzie mogą umrzeć. So I had to find a way to surrender Alcoholics Anonymous to God. I ja musiałam znaleźć jakiś sposób, gdzie mogłabym oddać anonimowych alkoholikom Bogu. I called people who had more experience, people who had worked at World Services, people who had worked on translations in other countries. I developed relationships with people all over the world, which I would never have had an opportunity to do had I not had this service position. No i ja musiałam po prostu dzwonić, ja musiałam sięgać po pomoc. Dzwoniłam do osoby, które pracowali w służb światowych, rozmawiałam z osobami, które też tłumaczyli Wielką Księgą w innych językach i nawiązałam kontakty na całym świecie. I ja bym nigdy nie miała taką szansy, gdybym nie podjęła się tłumaczenia tej Wielkiej Księgi w Polsce. And what that brought me to was an understanding, a very deep understanding of the second tradition, which says, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. I dla mnie to całe doświadczenie naprawdę pokazało mi prawdziwego znaczenia drugiej tradycji, która brzmi, dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna władza, miłujący Bóg, tak jak może on wyrażać siebie w naszym grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami. Oni nie rządzą. And so I'd like to end on this point, even though I could talk for probably another 17 hours, but I won't. So I'll open the floor for questions if people have questions, specific okay. questions. I tutaj zakończę, chociaż mogłabym mówić przez te jeszcze 17 godzin na ten temat, ale zakończę właśnie na tym punkcie. Jak ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do pytań. Okay. Thank you, Sydney. Jak ktoś ma jakieś pytania, to proszę podnieść wirtualną rękę lub napisać na czacie. Ja będę czytała pytania. Sydney też rozumie po polsku, ale będzie odpowiadała po angielsku i będę tłumaczyła. Czy ktoś ma jakieś pytania? Wojtuś, zapraszam. Cześć, mam na imię Wojtek, jestem alkoholikiem. Moja grupa domowa nazywa się Czwarty Wymiar.
Moja data trzeźwości to 2 lutego 2019. Dzięki Sydney, dzięki za... Strasznie fajnie, że o grupie domowej było, bo to dla mnie jest jakiś taki ważny temat w ogóle, ale też przypomniało mi się, jak trafiłem na meeting w Szwajcarii, taki anglojęzyczny, i tam po prostu ci ludzie, a byli to głównie Szwajcarzy, jak to w angielskojęzycznych wspólnotach, oni właśnie mówili o tym, że cała masa ludzi chodzi po sumieniach i głosuje na iluś grupach. No i właśnie, i pomyślałem sobie o naszej grupie, że trochę to jest naszą specyfiką, że dużo ludzi po prostu jest nowych i dużo ludzi wpada na te sumienia, a potem znikają gdzieś. I czy w ogóle jest jakieś takie aoskie podejście, że czy można jakoś sugerować ludziom, że głosują ci, którzy się utożsamiają z grupą albo cokolwiek wokół tego? Nie? Wielkie dzięki. W ogóle, no super. Okay, I'm going to translate in case any Americans are on. Wojtek's question was basically because he sees this where a lot of newcomers are coming to all the different meetings and they're voting and then they just kind of disappear. Is there a way that we can inform the newcomers that if you're a part of this group, you can vote, or, you know, is there any kind of way to do that? Yeah, that's a wonderful question. Thank you for that. Yes. Tak. So the best way to do that is at the beginning of the business meeting, announce to the group that this is a meeting for home group members, that people are welcome. Everyone is welcome to join. And if you have a question about what a home group member is, you can speak to this person over here, you know, have a designated person who talks to newcomers, a liaison, if you will. But only home group members are asked to vote, or I can't think of the word in English, głosować, speak about the situation at hand. Now that's something that the group conscious has to decide on. Świetne pytanie, dzięki Wojtek. Odpowiedź jest taka, że tak, że można, że na początku właśnie, czy tam jak ogłaszacie, że będzie te sumienie grupy, czy te spotkanie biznesowe, że zapraszamy osoby, które są częścią grupy tej domowej. Jeśli macie pytanie, co to oznacza być członkiem tej grupy domowej, można zapytać, nie wiem, tej osoby. I zapraszamy do głosowania członków tej właśnie grupy, na przykład czwarty wymiar tej grupy domowej. I to jest coś, tak, taki tekst, to jest coś, na czym powinna głosować właśnie sumienie grupy, tak, czy wprowadzić czegoś takiego. Thank you. Bożenka. Witam, Bożena Alkoholiczka. Dziękuję za speakerkę. Ja chciałam opowiedzieć o takiej historii, która wydarzyła się w mojej grupie macierzystej ostatnio. Grupa prowadziła meetingi przez cały czas, to znaczy od jakiegoś pół roku. I w chwili, kiedy wchodziły te obostrzenia przed świętami wielkanocnymi, sumienie grupy, to znaczy kolega, zasugerował, żeby na ten czas po prostu zawiesić meetingi. I zrobiliśmy to oczywiście wszystko telefonicznie. On podzwonił po osobach, które uważał, że należą do tego sumienia grupy naszej, i uzyskał aprobatę i wywiesił kartkę na drzwiach, że meetingi się nie że meetingi są zawieszone, i zostawił dwa numery telefonów na naszych tutaj naszych AO-wców, żeby w razie jakichś tam problemów, żeby ktoś, kto przyjdzie, to żeby się z nami kontaktował.
I jeden z kolegów, który miał klucz też do pomieszczenia, przyszedł właśnie przed meetingiem, zdarł tą kartkę, otworzył i ten meeting jednak poprowadził. I te meetingi są prowadzone przez niego do tej pory. Przychodzą ludzie i po prostu czujemy się w jakiś sposób oszukani, czujemy się no, jakby po prostu, no, nie wiem jak to wyrazić, w każdym bądź razie siedzimy w domu, nie przychodzimy na te meetingi, no bo są obostrzenia, bo nie można w zasadzie, na te meetingi ostatnio już przychodziło dość dużo ludzi, a tam w naszym pomieszczeniu, tam właśnie w tej sali normalnie są prowadzone meetingi. I teraz są zarzuty w stosunku do nas, że nie ma głosowania telefonicznego, sumienia grupy i myśmy w ogóle to zrobili zupełnie nielegalnie, jakby nie, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. I chciałabym znać odpowiedź. Dziękuję. Dzięki Bożena, tylko przetłumaczę na angielski, żeby w razie czego jak ktoś... So the question is, we had a functioning physical meeting and then when the COVID pandemic hit and all the rules came in, everyone was staying at home, there was a quarantine. So we did sort of a group conscience over the phone. The secretary called everybody to vote whether we should keep the meeting open or closed. Everyone sort of agreed that we would close the meeting and hang a sign on the door with two phone numbers. So everyone was called, everyone agreed on that. The sign was put up, somebody went rogue from the meeting, took down the sign, opened up the meeting room and just started having physical meetings. So we all feel as a group that this, you know, guy is going against what we all agreed. The meetings are still going on physically. We're all staying at home because there's all these rules. The people that are at the physical meetings are telling us that we broke some type of rule because we shouldn't do a group conscience like this over the phone. So wondering if you have any opinion on that. Of course I have an opinion. Oczywiście, że mam opinię. So, you know, the truth is, the question as to whether or not you can do a group conscious over the phone is, yeah, you can. Of course you can. Pytanie, czy można zrobić sumienie grupy tak przez telefon, tak jak zrobiliśmy? Oczywiście, że tak. We have to remember that the purpose of Alcoholics Anonymous is to allow the alcoholic who's going to die without our help a place to come. So if someone has decided all on their own to start their, which is what this person did, to start their own meeting illegally, who are we to say they can't do that? Musimy pamiętać, że główny cel anonimowym alkoholikom jest, żeby dostarczyć miejsce alkoholikowi, który może umrzeć, jeśli nie będzie miał takie miejsce. I jeśli ta osoba nawet zrobiła coś przeciwko, nielegalnie, włamała się, zaczęła prowadzić te meetingi, nie wiem, kim my jesteśmy powiedzieć, że on nie powinien to zrobić. What I have to do as a responsible member of the group is do the legal thing and be an example of how to live the principles of honesty and respect for the rules for the society in which we live. And I have to be that example along with the other members who are going to live in a responsible manner. To, co ja mogę zrobić jako członek AA, jest, żeby postrzegać te zasady prawne, być uczciwa według tych zasad, żyć jako uczciwa osoba w tym świecie, która przestrzega takie zasady. And so the group that's meeting, I mean, I don't know if you're having an online meeting. Czy masz jakiś meeting online teraz? Twoja grupa, Bożena? Nie, ale dużo z nas uczęszcza właśnie w takich meetingach online. Okay. Well, then that's that. We just be responsible
for ourselves, and when the pandemic ends, we can make a decision whether or not to return to that group, because the best way to start a new group is with a resentment in a coffee pot. No i to, co my możemy zrobić, to my możemy być odpowiedzialni sami za siebie. I jak już będą meetingi, jak wrócą meetingi na żywo, to można wrócić i zobaczyć, czy chcemy z powrotem dołączyć do tego meetingu, albo założyć nowy meeting, bo to, co potrzebuje, żeby założyć nowy meeting, to jest uraza i czajnik. Dzięki. Super. Elżbieta. Tak. Sorry, nie, trudno jest ogarnąć. A, widzę, okej, okay, Magda, Elżbieta, zapraszam. Cześć, mam na imię Elżbieta, jestem alkoholiczką. Bardzo Ci dziękuję, Sydney. Bardzo dużo zrozumiałam, ale mam takie dwie sprawy. Pierwsza to, żeby sobie potwierdzić, bo jak dawno temu trzeźwiałam w małym miasteczku, to tam była jedna grupa, w związku z tym nie miałam problemu, która grupa jest moja domowa grupa. W dużym mieście chodzę na wiele meetingów. W zasadzie nawet jest taka moda, żeby być w wielu sumieniach grupy. A teraz w czasach pandemii, kiedy można iść na wiele, wiele, wiele meetingów, to no ja jakby też właśnie zostałam z tym problemem, że w grupie, gdzie wcześniej miałam służbę, nadal jestem jakby w sumieniu. No i mam służbę w swojej grupie domowej, jest rozwiązanie i tam jestem w sumieniu. I tu tylko chciałabym potwierdzić, że ja po prostu... Po to jest mi grupa domowa, żebym ja wiedziała, gdzie ja głosuję i żebym przypadkiem nie głosowała na innych grupach. To jest ta jedna sprawa. A druga sprawa to jest, kiedy ten meeting roboczy, powiedziałaś przed, po, ale czym on może być w inny dzień, o innej godzinie, zupełnie niepowiązanej z dniem meetingu? To pierwsze twoje pytanie jest, co zrobić, jak masz dwie grupy domowe, tak? No, może raczej, żebym ja to dobrze rozumiała, że czy ja mogę być w kilku grupach, w kilku sumieniach grup, ale mam głosować tylko na tej mojej grupie domowej. I chciałam to potwierdzić sobie i też, czy można być w wielu sumieniach grup jakby. A drugie, no to czy meeting roboczy powinien być przed albo po meetingu zwyczajnym grupy i czy można robić w inny dzień o innej godzinie? Okay. So the first question is, can I participate in many different or several different group consciousnesses, but only vote in one? And then the second question is, can the group conscience be on another day, not before or after the meeting, but on a completely other day and time? So the first question is, it's not up to you to decide whether you can participate in a group conscience meeting that's not your home group. It's the group that decides whether they're open to other members of other groups. So if they're open to it, you can go and listen, but only vote in your home group. To znaczy, to nie jest, to trochę nie jest twoja decyzja, tak? To jest decyzja grupy, na które chodzisz. I czy grupa decyduje, tak? Kto głosuje? Ale i czy możesz uczestniczyć? Yeah, it's... She can go to different meetings, but she... Yeah, she can go to any meeting she wants, but if the group says, look, this is only for home group members, our business meeting's only for home group members, then she would hopefully respect that and leave. Okay. But if it's open to anyone, then she can go. I mean, okay. It's up to the group to decide. To zależy tak naprawdę od grupy, tak? Jeśli jesteś, to grupa decyduje, kto głosuje w... Nie głosuje, może być. Może być na tym meetingu, tak? And the second question is, they can have their group conscious meeting whenever they want. The benefit of doing it before or after a meeting is everybody's going to be there. Okay.
Można mieć sumienie grupy czy spotkanie biznesowe, kiedy się chce. Tylko jeden taki benefit, żeby było przed lub po, jest, że większość ludzi będzie, jeśli jest przed lub po meetingiem. Ale to można być w każdym dniu, o każdej porze. Ok? Magda, hey girl. Cześć, Magda, alkoholiczka. Dzięki Sydney, dzięki Iza za ten warsztat. Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam, ale właśnie, co na przykład zrobić, gdy powiedzmy mamy sumienie grupy i chcą na tym sumieniu zostać i głosować osoba, która na przykład drugi raz w ogóle ją widzimy na tym meetingu, albo ktoś, kto był raz, potem 3 miesiące tej osoby nie było i znowu przyszła. W sensie jak zdefiniować tego członka grupy domowej? I żeby tej osobie na przykład powiedzieć, że uzasadnić, tak, że okej, nie możesz zostać głosować, bo, albo możesz zostać głosować, czyli no jak się definiuje tego członka grupy domowej. A drugie moje pytanie to jest takie, jak w takich grupach, które są, funkcjonują z dziada pradziada i nigdy tam nie było sumień grupy, bo wszystko do tej pory działało bez i było okej, jak im na przykład wytłumaczyć, że to sumienie powinno być, czy jest to gdzieś w literaturze, czy jest jakaś taka ulotka, na którą osoba, która chce wprowadzić sumienie grupy w takiej grupie może się powołać? Great questions, Magda. So, first question is, how do you define a home group member? Because often we have a business meeting and suddenly somebody who was once 2 months ago comes back again and decides that they're a home group member, so they stay and they vote, but they haven't been to the meeting in forever, but they want to stay and vote. So how to define a home group member? And then the second question is, there's a lot of meetings in Poland that they're like meetings of, you know, real old timers, and they've never had a group conscience or a business meeting because they've just been functioning this way for years and years and years. Is there a way that, you know, if somebody wants to start having these business meetings, is there like a pamphlet or something that we can use, some type of instruction if somebody who decides to be a member of this group wants to start doing a business meeting? So the first question, how do you decide who a home group member is? Is not necessarily, well, the group can have the one, several times groups that I've been a part of, you're a member of the home group if your name is on the phone list, which I don't know that we have anymore because things are digital. We used to have a piece of paper with everybody's number on it and you put your number on it and you were a part of the home group. And that's how you decided. But we don't control people, right? If you read the first tradition, it says that the individual is the most cherished member of our society. And so as we grow in the first tradition, we start to see how our personal desires and clamors should be brought down so that the group will survive. Because AA is going to be fine if I'm not there, but I'm not going to be fine if AA is not there. So I have to protect that. So I don't get to tell anyone that they're a home group member or not. It's like, I can't tell anybody they're a part of AA or not. Each of us gets to decide for ourselves. Even if we have 7 home groups, I can't, as a home group member, say you can't be a member of this home group because you're a member of that home group. We can't do that. Każda osoba musi, czy powinna, czy zdecyduje samemu, jaka, czy jest członkiem tej grupy domowej, czy nie. I musimy pamiętać o tej pierwszej tradycji, że... can you remind me what you said about the first tradition that... Sorry, there's noise in my kitchen. But that each... Which part? That each group has to... That each person has to... get rid of their own personal ambitions and designs so that AA can survive. Yeah. Yeah. Że każda osoba musi pracować nad własnymi ambicjami, nad własnymi pomysłami, żeby to trochę stłamszyć, żeby każda grupa mogła się rozwijać i mogłaby przetrwać. I bo AA świetnie sobie da rady beze mnie, ale ja świetnie nie dam rady bez AA. I o tym muszę pamiętać.
I nie mam, też musimy pamiętać, że nie mamy prawa powiedzieć komuś, że hej, nie byłeś tutaj 3 miesiące, jesteś na innych grupach, to masz inne grupy domowe, nie możesz być członkiem, że każda osoba decyduje tutaj dla siebie, czy jest członkiem tej grupy, czy nie. A drugie pytanie. And for the second question, if there's a group of people that's living the way they're living and that group is functioning, the question I would have is, if I was attracted to that group, why do I want to change it? That's the first thing. Pierwsze pytanie jest, że jeśli jest taka grupa i funkcjonuje bardzo długo i wszyscy tam są okej i że coś mnie przyciągnęło do tej grupy, dlaczego ja chcę zmienić tą grupę? Because that's just me wanting to, you know, I come to a home group, I join a home group because I love it. The home group saves my life and then I decide it needs to be different. No i to jest tak, że dołączam do jakiejś grupy, to jest moja grupa domowa, ta grupa uratowała mi życie, zaczynam czuć się lepiej i nagle chcę wszystko zmienić. If the group itself is interested in knowing how to do a business meeting or a group conscience, yes, we do have, it's the AA group pamphlet that talks about, you know, group inventory and the principle of rotation and principles before personalities. No i jeśli grupa chce wprowadzić sumienie grupy, to jest taka ulotka, która się nazywa grupa AA i tam są wszystkie zasady. Sorry, I just forgot what zasady you said. That's okay. All the, ale tam są wszystkie all of them. Zasady. Wszystkie. Te wszystkie tematy, które można omówić, jak to robić. Okay, thanks Magda. Ludwik, zapraszam. Ludwik, ciebie jest bardzo... nie słychać, jest bardzo duże echo. A teraz słychać, czy nie? Teraz dużo tak, lepiej. Tak, tak. Halo? No, już cię słychać. Dobra, super, dzięki. Na początku chciałem powiedzieć, że bardzo fajna speakerka Sydney, bardzo mi się podobała. Dzięki, że to wszystko wyjaśniłaś. Mam jeszcze takie pytanko odnośnie właśnie sumienia grupy. Mianowicie, powiedz mi, w którym momencie kończy się tak jakby, znaczy inaczej, gdy wybieramy służby, to dajemy im jakiś mandat zaufania. I teraz, w którym momencie kończy się tak jakby miejsce, gdzie decydują służby, a zaczyna się sumienie grupy, takie poza służbami, czyli wszyscy ci, którzy się utożsamiają z tą grupą, mogą decydować. Dzięki. Nie wiem, czy rozumiem to pytanie. Sydney, rozumiesz to pytanie? Możesz... Ja mogę po angielsku, jak chcesz zapytać. Dobrze. Dobrze, już pytałaś po polsku, teraz po angielsku. Okay, Sydney, I just wanted to clarify, you know, when we choose the service, you know, like the secretary and the mandatariusz, I don't know, the, you know, the skarbnik, etc. And I was just wondering, because they obviously, we give them some trust. And I was just wondering where this trust ends and we have to ask the group for the decision. You know, because from my understanding, these four people, they also make some decisions. And I'm just curious, you know, is there any limit on it? So hopefully that's already decided by the group conscience. So these are the skarbnik, the treasurer pays the bills. If they're not paying the bills on time, it comes back to the group and the group is now threatened with getting kicked out of the room. And so we have to have a conversation. And for example, our treasurer took off with the money. So we don't have any money in our group anymore. No i to jest trochę tak, że to już jest ustalone na sumienie grupy, jaka jest odpowiedzialność tej służby. I na przykład, jeśli skarbnik ma opłacać salę,
i się spóźnia z opłatami lub nie opłaca, to znowu to wraca z powrotem na grupę i to omawiamy. My mieliśmy taką sytuację, gdzie nasz skarbnik zwiał z pieniędzmi i teraz nie mamy pieniędzy na naszej grupie. So if somebody starts making decisions that are beyond what the group conscience has agreed to, and they start trying to control and manipulate the meeting, that's when we have a, you know, if we're having a business meeting every month, this starts to come up. Hey, wait a second. John is spending his money on marijuana instead of on rent, and we don't agree with this. We should probably change treasurer. No i jak są takie sytuacje, gdzie ktoś zaczyna podejmować własne decyzje poza decyzjami, które już były ustalone na grupie, to właśnie musimy to przynieść do grupy i powiedzieć, hej, John, zamiast płacić za salę, to kupuje trochę Marysi. Musimy pogadać o tym, co z tym fantem zrobić. Okay. Thank you. Sydney, I just wanted to give I'm sorry, because I think I wasn't clear enough. Because in my group, we give some area of, I don't know, some decision-making area for the people from the service, you know, services, you know, like treasury and secretary and to others. And there are minor decisions they can make, you know, without taking into account the whole group. And I was just wondering, is that against the traditions as well? Do minor decisions, and I'm not talking the decisions related to their service, but, you know, to the group in general, like minor changes in, I don't know, I don't know, there is anything that comes to my mind, but I'm pretty sure you know what I mean now. Yeah. Can you, Ludwik, czy możesz po polsku teraz to? No, znaczy mi chodzi o to generalnie, że u nas na grupie jest tak, że dajemy taki mandat zaufania, nie? Czyli są jakieś małe, bardzo specyficzne, małe rzeczy. O, na przykład zmiany w scenariuszu. Do tych zmian nie wymagamy meetingu roboczego i cała grupa nie musi decydować. Tak nasza grupa zadecydowała. Ale to jest bardzo taki miękki teren, śliski, że tak powiem. No i zastanawiałem się, czy to jest niezgodne z tradycjami. Czy oni mogą podejmować te decyzje? So every AA group makes its own decisions. And so if somebody is doing something against the group conscience, that's when we call for a group conscience. So if they're given the power to change the scenariusz, the meeting outline, and they start doing it, if nobody has a problem with that, it's not a problem. If people have a problem with it, they bring it to the business meeting and say, you know, why are you changing the scenario? What the hell is that called in English? Script. Script. No i to wszystko zależy od sumienia grupy, bo jeśli ma taką decyzyjność, na przykład prowadzący, że może scenariusz zmienić i zaczyna go zmieniać, to super, ale jeśli to nie było powiedziane i zaczyna to zmieniać, jeśli wszyscy są okej z tym, to super, ale jeśli ktoś ma problem z tym, to właśnie przynosi to do sumienia grupy. Mówię, że mam problem z tym, że on zmieni ten scenariusz. No i sumienie grupy decyduje. And this is why we have business meetings and group consciences, because things come up and we don't agree. It's a place for the members to come and say, hey, I don't agree, I don't like it, can we change this? And then the group talks about it, goes away for a month, comes back and votes on it. Yeah. No i to jest tak, że przynosimy te tematy, dlatego mamy te spotkanie biznesowe, mamy te tematy, przedstawiamy te tematy, wszyscy wracają do domu, myślimy o tym cały miesiąc, wracamy i od razu głosujemy. I have a question, jeśli mogę. Właśnie, bo Bob D. coś takiego mówił, że
jak jest jakiś remis w grupie, albo Debbie, albo Bobdi mówił, że jest na przykład 7 za, 7 przeciw, to co robimy, jak jest taki remis, jak jest głosowanie? Czy mógłbyś to rozwinąć? So if there's a tie in the group, you have, let's say, 14 people and 7 vote for and 7 against, we take it back to the group conscience and we talk about it some more. And we get more information. And that's what we do until we can come to a consensus. And I rarely hear of something like this. It's usually a majority and a minority. If a group is split down the middle, usually what happens is another group forms. The way they want. Że to jest bardzo, to jest taka rzadkość, jak jest 14 osób na przykład, 7 za, 7 przeciw. Zazwyczaj to jest, większość jest albo to, albo tamto, ale i zazwyczaj jak są takie podzielenia, to przeważnie druga grupa się po prostu uformuje. Dobrze, and then there was something about the minority being able to share, if they, like, what kind of votes are those where the minority gets to share? Well, this should happen at the point of the business meeting when we're discussing what the thing is, right? Mm-hmm. So the minority, the reason the minority opinion is important is that we allow everyone to say their voice. And depending on the type of change in the group, if, you know, it will depend on how many, do we want it a majority rule? Do we want 3/4 of a rule if we're changing something? And that's something the group decides. But we always want to give room to the minority opinion. So let's say we vote to change the script, but I still don't like it. So the next business meeting, I can still raise my hand and say, I still don't like it. I think we should change it back. And I can do that at every business meeting, carry my little resentment with me to every business meeting. And unpack it on the table, you know? So that's the place for the minority opinion. Even if the vote has been done and the deal's over, I still have a right to say my thing. Okay. Jako mniejszość to też mam prawo powiedzieć. Nawet jeśli cała grupa głosowała, że jestem za, jeśli ja jestem przeciw, ja mam prawo wygłosić, dlaczego ja jestem przeciw. Mogę swoją małą urazą chodzić na każdy meeting, podnieść rękę i mówić, dlaczego ja jestem przeciw czegoś. Okej, dzięki, Sydney. Maria. Cześć. Cześć, Sydney, bardzo dziękuję za ten warsztat. Muszę porozmawiać z moją grupą po tym. I mam właśnie pytanie, takie natury delikatnej. Co w sumieniu grupy i służby grupy powinny zrobić w sytuacji, w której nagle się dowiadują, że jedna z osób z sumienia, która regularnie prowadzi meetingi, wróciła do picia i przestała robić program i nikomu się do tego nie przyznaje. Czy to jest coś, gdzie jakby powinniśmy oddać to Bogu i liczyć, że wszystko będzie dobrze, czy to wymaga jakiejś interwencji, niekoniecznie na sumieniu grupy oczywiście, może indywidualnej. No, tyle. So this is a very kind of a delicate matter, but what do you do in a situation where somebody is chairing a meeting, they are the chair of the meeting, and they have gone back to drinking and stopped doing the program. Do we intervene in some way? Do we leave it to God? You know, what do we do in these types of situations? Well, generally, positions that we have in meetings, chairing the meeting or being secretary, they have sobriety requirements. And so if there's no sobriety requirement, and they, I mean, often meetings have a thing that says, if you're drunk, please don't share, right? Like, so if they have lost their sobriety and you have a requirement of 3 to 6 months sobriety to chair, then you say to them, I'm sorry, you can no longer have this position until you have this, because it's not a personal matter anymore. It's the group conscience. I think
Maria, ona się nie przyznała, tak? Okay. So, okay, I'm going to share what you said and then. Że każda grupa ma po prostu takie wymagania, jeśli chodzi o trzeźwość na niektóre stanowiska, służby. I na przykład prowadzący musi mieć trzeźwość przez rok, tak? I skoro ona wypadła z tego, to wymaga rozmowy, że przepraszam, już nie masz tego roku trzeźwości, niestety musimy znaleźć nową prowadzącą. Ale ja rozumiem, że ta osoba się nie przyznała do tego i po prostu inne osoby wiedzą, ale ona nie wie, że wszyscy wiedzą. Tak, tak. Dokładnie tak. So Maria has just said that the other people know that she's drinking, but she has not admitted that she's drinking. It doesn't change the requirement of the meeting. To nie zmienia wymagania meetingu. Okay. Thank you. Thank you. Adam. Oh, it's... Siema, Adam, alkoholik. Cześć Adam, moment, okej, okay, moment, bo jest 18:30. Sydney, czy masz jeszcze czas, żeby kontynuować? Tak, córka poszła za domem. Jestem okay, so we're going to continue. Whoever wants to stay, we're just going to keep going. Okay. Adam, zapraszam. Mam krótkie pytanie. Sydney, czy trafiłaś na taką grupę, która ma listę członków grupy, nie wiem, na papierze albo komputerową i sprawa jest jasna, kto jest członkiem tej grupy. Dzięki. Sydney, have you ever had an experience where you've come to a group and there was a list of members and it was black and white, who was a member, who wasn't? There was just a printed out list, for example. Yeah, so my last home group in Portland, Oregon, had, as a matter of fact, most of my home groups in Oregon and California when I was in the U.S., we had a phone list. I mean, this was, before computers, and you wrote your name on the phone list and you were a group member. And that, or you went to the secretary and said, I want to be a member of the group. And they put your name down as a group member. And that's tak. How it was done. Tak, w Oregon albo w Kalifornii, jak chodziłam na różne grupy, to tam było tak, że zgłosiła się na listę, była taka lista telefoniczna i jak dopisałaś się do tej listy, to byłaś członkiem tej grupy. Albo można podejść do osoby prowadzącej i powiedzieć, że chciałabym być członkiem tej grupy i oni zapisali twoje imię i wtedy byłaś członkiem grupy. Tak po prostu się robiło na grupach w Stanach. A mogę jeszcze dodatkowo dopytać, czy na przykład na meetingach też pytają, kto jest członkiem grupy, żeby wskazać, żeby się ujawnili, że się tak wyrażę, w trakcie meetingu członkowie grupy? So during the meetings, that you, in your experience, would they ask the meeting members to group members to introduce themselves during the meeting? Yeah. So what? My last home group met 3 times a week. And on Saturday night, we had a speaker meeting when we flew speakers in from all over the United States. And there were about 200 to 250 people, maybe 300 people at this meeting every week. And so an announcement was made from the podium. If you have any questions or would like to join our group, please see a home group member. And they asked the home group members to raise their hand. Ja w grupie, w którym ja byłam w Stanach Zjednoczonych, spotykaliśmy się 3 razy w tygodniu i w sobotę mieliśmy taki wielki meeting, gdzie zapraszaliśmy speakerów w całych Stanach Zjednoczonych i przylatywali, żeby mieli speakerki na naszej grupie. No i ta grupa była spora, tam 250 osób. Na koniec meetingu było takie ogłoszenie, że jak chciałabyś być częścią tej grupy, członkiem tej grupy, to proszę porozmawiać z innym członkiem już istniejącym tej grupy domowej i poprosili, żebyśmy podniosli ręce, żeby osoby wiedzieli, z kim mają rozmawiać. Dzięki. Okay. Marek K. Cześć, ja mam na imię Marek K. Jestem alkoholikiem. Bardzo ci, Sydney, dziękuję za twoje doświadczenie właśnie, o którym się tutaj dzisiaj dzielisz. Ja zapytam o dwa przykłady z życia, które trafiły się u mnie. To znaczy pierwszy dotyczył
czy można nie głosować, bo ja zaraz powiem, kiedy ja nie zagłosowałem, było spotkanie sumienia grupy, gdzie na rzecznika grupy była wybierana osoba, która nie robiła nigdy programu 12 kroków, nie miała sponsora, a w czasie głosowania pojawiły się tylko dwie możliwości, że mogłem zagłosować tak albo nie. Ja nie wiedziałem, co zrobić, ja wtedy nie zagłosowałem, bo mnie się wydawało, że te osoby wybierane na te ważne służby powinny mieć sponsora i powinny mieć program. To było moje osobiste zdanie. I tu właściwie są dwa pytania w jednym, naprawdę. Czy można taką osobę wybierać, a drugie to było, czy można nie głosować, czyli czy powinny być trzy możliwości, to też wstrzymywanie się od głosu. Ja później usłyszałem, że to jest bardzo nieprawidłowe wstrzymywanie się, bo to jakiś skandal. Ty jak jesteś, to musisz zagłosować tak albo musisz zagłosować nie. I dlatego ja to już minęło trochę czasu i ja dostaję dużo odpowiedzi sprzecznych i teraz dostanę jakąś jeszcze jedną. A drugie pytanie, my first question is it possible to just not vote? So we had a situation in our group where somebody was voted into being the secretary and he's never done the steps and he never worked with a sponsor, never done the program. So, and it was just yes or no. And so I just didn't want to vote, but I've heard it's like a scandal, like you have to vote. So what is your opinion on that? I've heard lots of different opinions. I'm sure I'll hear a different one today. So let me answer that question. Będę mówić o tym najpierw i potem druga pytania. Nobody has to do anything in Alcoholics Anonymous. That's the short answer. Nikt nie musi nic robić w anonimowych alkoholików. To jest krótka odpowiedź. But this is why we have a business meeting and a group conscience, because before the election, the people are put forward. We talk about what the requirements are for that position, and then people can think about it or discuss amongst themselves why they should or shouldn't be elected. This person's not sober. This person's never worked the program. This person has no idea what the service position is. I don't think he should be, you know, and then we talk about it and the requirements that the group has. And if there's a problem with the requirements that the group has, then that's another question to take to the group conscience. And then the following meeting or two meetings after that, then we vote on it. It's not something we do immediately. To jest coś, co nie robimy natychmiast, tak? Najpierw omawiamy, jakie są wymagania na tą służbę. Omawiamy, czy ta osoba na przykład spełnia te wymagania, czy nie. Dlaczego? Czy te wymagania powinny być zmienione na przykład. I potem na kolejnym sumieniu grupy to głosujemy, tak? Lub na kolejnym. To nie jest decyzja, którą podejmiemy od razu, że przedstawiamy, omawiamy, głosujemy, tak? Że dajemy to trochę czasu, tak, Sydney? Okej. And your second question? Słuchaj, czyli ta opcja wstrzymanie się, ona powinna być przy każdym głosowaniu, czy trzeba wykluczyć? So it should be yes, no, and what is the wstrzymanie in English? It's wstrzymanie is where I don't, yes, no, or? Nobody, so there's yes or no. Those are usually the options. I mean, we're black and white people, except for when we have another weird, like you're either sober or you're not. There's not an in between, right? So you're either going to elect them or not. But it's nobody's business whether I decide to vote or not vote. It that's contained in the first tradition. The first tradition is very clear that I can do whatever I want in Alcoholics Anonymous, right? So there's is there an abstain option? Because in London, there was a yes, no, abstain. Well, I mean, that's not voting, right? Right. Tak. Że jest, to jest trochę czarno-białe, że tak lub nie. Ale to nie jest nikomu sprawa. Jeśli ja nie zagłosuję, to
to nie jest sprawa drugiej osoby, co ja to zrobię. Yeah, sure, clear. I would tell them to speak to their sponsor about it. If they have a problem with me not voting. Ja bym powiedziała, że jeśli masz problem, że ja nie głosuję, to proszę porozmawiać ze sponsorem. Okej, okay. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie, czy można pełnić służby w dwóch grupach? Bo ja kiedyś nieświadomie zupełnie zgłosiłem się do służby mandatariusza, pełniąc już służbę skarbnika. I właśnie podczas głosowania zapadła konsternacja, bo jak dowiedziano się, że ja już mam służbę w innej grupie i czy to jest w ogóle dopuszczalne. I usłyszałem, że mam teraz głosy, że tak i że nie. So, is it okay, is it allowed to have a service in two different groups? Because I didn't know, and I was a secretary in one group, and then, or not a secretary, but a mandatarius is, blah, 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 forgot. Secretary. No, mandatarius. GSO? GSO, thank you. GSR, General Service Representative, yeah, in one group, and I was the treasurer in another group, and I just didn't know, and there was a problem, and some people say, yeah, it's fine, some people say, no way, so again, yes or no? So the short answer is to ask your sponsor, and I'll tell you what my sponsor would say. My sponsor would say, have as many service positions as you can possibly get positions, even two in one meeting. And here's what I would say. You only get one service position in your home group. So ask your sponsor. Thank you. Moja odpowiedź byłaby taka, jest taka. Zapytaj swojego sponsora. Mój sponsor by powiedział tak, weź ile służby, ile się da. Nawet dwie służby w jednej grupie domowej. Ja mówię, że miej tylko służby na swojej grupie domowej. Więc odpowiedź jest taka, zapytaj swojego sponsora. Clear, thank you very much. Thank you. Okej, okay. Maciek i potem Paweł. Cześć jeszcze raz, mam na imię Maciek, jestem alkoholikiem. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego warsztatu, no i oczywiście Sydney. I tak, mam właściwie też dwa pytania. Bardzo mi się podoba to, co Sydney mówi o tym, żeby zrobić taką przestrzeń pomiędzy podjęciem decyzji, że zazwyczaj nie głosuje się na bieżąco, a to na pewno dla mnie jest dobre rozwiązanie z różnych powodów, ale chciałam zapytać, czy jeżeli są jakieś takie decyzje, które są podejmowane już, czy wysłuchujecie na przykład głosów po głosowaniu, bo Sydney wspominała też, że należy wysłuchać głosu mniejszości i czy można wtedy jeszcze raz głosować po wysłuchaniu mniejszości, jeżeli ktoś tam zmienił zdanie? To jest jedno pytanie, jeżeli nie jest do końca jasne, to jeszcze uściśle. I chciałem zapytać, bo z tego co wiem, w Stanach czy też w Anglii jest bardzo dużo służb w porównaniu z grupami w Polsce, prawda? Jacyś rozstawiający krzesła, zbierający krzesła, no, parzący kawę, herbaty, witający. Czy jest to gdzieś tam uregulowane w jakimś poradniku służb, tak jak u nas są na przykład opisane służby, zakres obowiązków, uprawnienia? Czy z czego to też wynika? Czy jest to gdzieś to opisane, czy jest to chęć wciągnięcia jak największej ilości osób do służby? Skąd ta większa ilość służb w krajach anglojęzycznych niż u nas? To na razie tyle. Dzięki. I don't know if you need me to translate anymore, because I think all the English speakers are gone. So what was, I forgot the first question. The first question is basically if there's a vote, and the minority, after the vote, if the minority would like to present. Dobra, nie ma anglojęzyczny? Nie ma, sprawdziłam. Okej, okay. Dobra, w takim razie będę mówić po polsku. Dzięki, ja bym kawę wypił. No właśnie. Dobrze, jest takie, że często jest to, kiedy mamy bardzo ważna decyzja, możemy, bo to dlaczego nie mamy wybór naraz, tak, natychmiast. Czekamy, ale jest
czasami możemy mieć wybór i dalej kogoś głosować, mniejszy, taka mniejsza opinii. I kogoś może pytać, no poproszę, jeszcze raz zmieniłam moje decyzje i mogą mieć drugi raz. Ale to, dlaczego mamy mieć najpierw w sumie grupa, takie business meeting, dyskutujemy wszystko, czekamy, następny meeting możemy dyskutować dalej, jeżeli kogoś ma pytania i następny meeting możemy wybrać głos. Czyli czy to ma sens? Dobra. I drugie pytanie było, nie pamiętam. Ilość służb, że zauważyłem, że więcej jest w Stanach służb niż u nas, tak? No bo u nas prowadzący, skarbnik, mandatariusz, rzecznik, tak? To taki standard. A tam tak ktoś krzesła no, tak. Rozstawia, ktoś zbiera, mm-hmm. prawda, ktoś herbatę, ktoś przy drzwiach wita. Tak, w Stanach jest dużo, zależy grupa, tak? I dla mnie, i mój sponsor też mówi dużo o tym, że jest ważne, że każda nowa osoba ma służbę. Nawet jeżeli to jest tylko schować krzesło, tak? Lub robić kawę, nie wiem, sprzątać po meeting. To jest ważne, bo to jest, gdzie oni mogą zaczynać być razem z nami. Albo przed, albo po meeting będziemy dyskutować z nimi o ich problemach i tak dalej. Bo to jest taka, byłam zdziwiona, kiedy przyjechałam tutaj, była taka służba, była tak poważna i będzie, ja jestem sekretarka, co to jest, tak? Bo to jest trochę inna w Stanach. No, mamy też w Stanach taka ego po prostu, ale robimy służbę, żeby ludzie mogą być z nami. I ja zawsze miałam taka drobna służba, otwierać drzwi na przykład. To była tylko moja służba, lub robić kawę, sprzątać po meeting, tak. No. Ale to grupa sobie ustala, tak? Czy też wymyśla, powiedzmy, te służby, tak? Tak, i możemy mówić to grupa, słuchaj, mamy dużo nowych ludzi, potrzebujemy więcej służba i wymyślimy o coś, tak? Tak jak, okej, będziemy mieć dwie rzeczy, dwie ludzi, które robi literatura na przykład, lub pomagać krześle. Tak. Dziękuję. Paweł, no czekam się. Hej, cześć. Paweł, alkoholik. Bardzo dziwnie, bo nie byłem nigdy w ogóle na polskim meetingu w życiu, także dobry start. To może dobrze, że taka introdukcja zamiast tremy przy takim poważnym. Anyway, chciałem zapytać, znaczy to jest właściwie nie pytanie, tylko jak usłyszałem, i może to nie jest o takiej tej grupie domowej, ani macierzystej, jak to się nazywa, nie? Ale jak mówiłaś, Sydney, o tych takich zjazdach na tym największym topie, że tam pod koniec lat 90. był zjazd i decydowali teraz jak tutaj unowocześnić pod tytułem książkę, Big Book do XXI wieku, co zmienić. Tak trochę tak się przeraziłem tym faktem, że jak wiesz, jak gdyby umodelować słowo Bóg, czy te wszystkie różne takie aspekty duchowe, tak trochę, no przecież to jest taka podstawa, która może tak aż do momentu się bałem, że ktoś, jakieś grupy może chcą uprowadzić w ogóle coś, pozmieniać jakieś tłumaczenia, czy coś takiego. A druga sprawa w ogóle, to mówiąc o tłumaczeniu, to tylko chciałem ci podziękować za ten wkład do polskiej książki, którą dopiero zobaczyłem miesiąc temu pierwszy raz. Chociaż już jestem w programie od 2012 roku i naprawdę jest dobrze przetłumaczona, bo chodzi o takie kraje jak Polska, żeby pod tytułem te wszystkie takie sprawy duchowe, aspekty, które się odnoszą do Boga i tak dalej, żeby to nie brzmiało tak jak kazanie Rydzyka, żeby nie skasowało pół potencjalnych pod tytułem ludzi na początek. I
jest super, super przetłumaczona. I dlaczego? Dlatego, że po prostu zachowałaś tą, jak gdyby, wiesz, co ja mogę do tego wnieść, ale nie z punktu ego swojego, tylko właśnie, żeby jakoś przeforsować to. Także super, dziękuję Ci za wszystko w ogóle. Dziękuję Ci, Iza, za ciężką robotę, bo wiem, jak to jest z tłumaczeniem. Dzięki. Dzięki, Paweł. So, ja mam pytanie takie, jeśli chodzi o samą, bo pół godziny, nie? Teoretycznie super, ale to jak to technicznie zrobić, że przedstawiamy tematy, każdy wyraża opinię i potem jest głosowanie, bo tak trudno, zawsze nam trudno jest, kurczę, się zmieścić, nawet w godzinę. I chciałabym tak, jak ty to, jak w idealnym świecie, jakby wyglądała taka idealna sumienie business meeting? No teraz śmiechę, bo jest wszystko online, możesz tylko zamknąć meeting. Tak. Na wszystkich. I tyle. Tak. Done. No, żartuję. To jest, dlaczego musimy uważać, kto będzie secretary. Tak? Rzecznikiem. Rzecznikiem. Bo ona lub on muszą być odpowiedzialne i mówić, no nasze meeting zaczyna o 18 i kończy o 18:30. I wiemy, mamy wiele dyskusji, ale zamkniemy meeting teraz. Jeżeli są pytania, możemy dyskutować z sponsorem, między wami i w przyszłym miesiącu będziemy dalej dyskutować, jeżeli potrzebna. Jeżeli nie potrzebna, możemy głosować, możemy mieć wybór, tak? Tak, okej. Okay. To po prostu jak jest tam ileś tam rzeczy na listy i tylko dwie zdążymy przedyskutować, to... To dlaczego... To jest ten... Nie musimy dyskutować do końca świata każde pytanie, tak? Mamy mniejsze opinii i większe opinii. Jeżeli kogoś ma pytania o tej rzeczy, to nie jest miejsce, business meeting nie jest miejsce, gdzie będziemy dyskutować i ja muszę mówić o mojej opinii, bo to poważne. Nie każe. Naprawdę dla mnie nieważne, co jest twoja opinii. Każdy ma opinii, każdy alkoholika ma opinii, ale czy to dać czegoś do tego punktu? Za lub przeciwko. Lub jest trzeciego taka możliwości. Ale to dlaczego mamy list, dyskutujemy poza meeting i tylko na nasze meeting grup w Stanach. Jeżeli było dyskusji, ludzie mogą pytać, co to znaczy, tak? Jest kogoś, sekretarz, rzecznik i on mówi, będziemy głosować, kogoś prosił zmienić skrypt tego, teraz nie pamiętam. Scenariusza. I chcemy robić to i to. Czy kogoś przeciwko? Dlaczego? Kogoś za? Dlaczego? I tyle. Możemy dyskutować później, tak? Okej. Czy to jasne lub nie? Dla mnie jasne, tak. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie. Super, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję i przede wszystkim dziękuję Ci, Sydney, za super spotkanie. Bardzo dużo sama też się nauczyłam. Przypominam wszystkim o siódmej tradycji, bo to też jest bardzo ważne i ostatnio mamy w czwartki w ogóle, tak, Sydney wymyśliła świetne warsztaty, zaprosiliśmy taką Debbie Davis z Kalifornii w każdy czwartek. Jeśli ktoś by chciał ulotkę i uczestniczyć w tych warsztatach, to są warsztaty tradycji. I w tym tygodniu właśnie omawialiśmy siódmą tradycję, więc przypominam wszystkich, konto PayPal lub konto bankowe jest w czacie.
i wpisuje swój numer, jak ktoś by chciał ulotkę na te warsztaty, to jest każdy czwartek o 18. Sydney, chciałabyś coś jeszcze na koniec powiedzieć, czy... Tak, ostatnia rzecz, jak chcę mówić, jest, jeżeli kogoś ma pytania, na przykład oni są na meeting, dzwonić do sponsora. To jest tak poważne, bo często jest na meeting, gdzie pojawia te rzeczy u mnie, gdzie ja mam problem, tak? Bo to jest pytanie, czy jeżeli kogoś nie lubię mówić czegoś i jestem przeciwko, mój sponsor zawsze mówi, ale jeżeli kogoś lubisz, mówił, czy będziesz jeszcze dalej przeciwko? No chyba nie, tak? I to jest coś osobisty i to nie chodzi o grupę. I to dlaczego jest bardzo ważne, każdy raz jestem denerwowana, to jest zasada 10. kroku. Każdy raz jestem denerwowana, coś nie jest tak u mnie. Ja mam problem i muszę znaleźć, co to jest ten problem, żeby mogę być użyteczny dla Boga i dla ludzi około mnie, tak? I to zawsze prosić sponsora, sponsorka. To jest fajne. A jeszcze coś z Sydney mi powiedziałaś wcześniej o tym głosowaniu, bo czasami jest tak, i Bob D. o tym mówiła i Debbie też, że jak jest głosowanie teraz w Zoomie, to wszystko jest na czacie. I czasami, nie wiem, widzę, że moja sponsorka głosuje na tak i nie chcę, żeby ona widziała, że ja, wiesz, trochę boję się, co ona o mnie może pomyśleć. I Sydney powiedziała, że jedno takie rozwiązanie może być, że jak już sumienie grupy się zaczyna to można, i jest głosowanie, to można zmienić swoje imię na czacie, żeby tylko było iPhone czy coś takiego, nie? I wtedy wszyscy są anonimowi, jak jest to głosowanie. To jest też taka fajna opcja teraz na tych czasach zoomowych, gdzie nie mamy karteczki do głosowania. To też jest coś fajnego.